Witam się, Maćki, z tej strony Travel, w kolejnym odcinku z Hard Zone 4 na motocyklu Orba Blues. Jako federalny stan Nowego Meksyku. W ostatnim odcinku zaczęliśmy tutaj atakować mutantów i akurat oni nie są aż takim wielkim zagrożeniem. Chociaż pamiętam, że były takie czasy, kiedy oni byli zagrożeniem, ale te czasy już minęły. Na razie sobie będziemy przyjmować tutaj wszystkie terytoria ich. Tutaj już chyba skorowaliśmy sobie przynajmniej część i zmieniliśmy sobie to, więc to mi się podoba. Tutaj oczywiście jeszcze musimy to przejąć, więc może tutaj zaczniemy radykalną politykę prowadzić. Jak zwykle trochę mamy resistance do tego i część naszych fabryk nie pracuje jak powinna pracować, a ja nie mogę przerzucić tak jak powinienem móc przerzucać. Więc musimy odpalić ponownie. Widzę, że tutaj właśnie mamy pewne problemy. Oczywiście te problemy wynikają z tego, że mamy bardzo, ale to ogromną produkcję robotów, a i tak będziemy musieli ich jeszcze więcej produkować, więc to nie jest aż tak dobrze. Chodzi o to, że na przykład to potrzebujemy jeszcze produkować. Wiem, że to będzie taki dodatkowy, ale zobaczymy. Tutaj może trochę nam sprzęcie oddadzą. Na pewno statki pójdą, a my resztę zabieramy. Confirm i bierzemy. Więc to koniec 8 dni, to możemy sobie wyłączyć na chwilę. I zrobić kolejne tutaj. Bardzo chętnie. Tak naprawdę będziemy przeciwko tym. I tym mieli możliwość zaatakowania, więc że ustawmy już armię nasze. A wy będziecie tutaj stacjonować, bo realnie będziemy później... O, jaki zachorował teraz. Realnie później będziemy oczywiście próbowali pomóc tutaj Rio Grande. Zejdziemy sobie i pomożemy w jej wojnie. To powinno im bardzo, ale to bardzo dać na plus. Ale musimy oczywiście najpierw przejść to całe drzewko. Co niech oni przetrwają to. To wszystko. Oczywiście ten resistance będzie trochę bolesny, ale jeżeli wyślemy naszych agentów, których mamy oczywiście sporo, a ja zapominam o tym, że oni istnieją, to możemy powysyłać ich. Żeby się tym pozajmowali. Jak na razie widzę, że tylko tutaj mogę wysłać i to powinno nieco nam pomóc. Chodzi o to, żeby compliance nam zaczął wzrastać. Skąd wy jesteście w tej wojnie? Okej, szybko. Na razie stańcie gdzieś o tutaj. O, masz los, nie zauważyłem, że oni są w tej wojnie. Dobrze, że zauważyłem, że tam coś mi zaczęło mrygać. Bo tak to by, nie powiem, było bardzo źle dla nas. Army experience, realnie teraz to nie jest jakiś mega potrzebny. Może produkcję sobie skupimy nieco. Wiecie co, może jeszcze sobie trochę porobimy, a w międzyczasie wyślemy tych agentów, którzy tutaj zostali wysłani, żeby może się zajęli tymi, albo wszystkich już wyślemy. I na razie zastopujcie, sobie weźmiemy tych, tylko że czy oni są chyba, to są ci. Okej. Więc tak, wszyscy tutaj idziecie na front. Wy też na front. Już ich tak powysyłałem w sumie. Nie powiem, prawie wszyscy już byli na miejscu. Część dywizji tutaj upadnie, ale że tak powiem, to przez moją głupotę na razie niech. Mamy lotnisko tutaj. Przydałoby się jednak trzymać linię. Jeżeli już jesteśmy, to
Na razie chcę, żeby utrzymać linię, bo jeżeli już się na nich wepchniemy, to będziemy mieć problemy z ustawieniem tym wszystkim. Więc niech się powoli nam robią te rzeczy. My tylko musimy się zająć tymi. Okej. Oni już dotarli do naszej linii obrony. Więc szybko sobie zamieniamy to na ten rozkaz. I będziemy musieli się tym zająć. Oni jeszcze nie mają zbytnio tej ogarniętego, więc jeszcze jest ten plus. Ale straciliśmy tę dywizję. Bardzo boli, że nie zauważyłem, że mamy jeszcze wojnę kogoś. I... no i źle wyszło. Na szczęście to nie są aż tacy potężni przeciwnicy. Mają tu niby jakieś czołgi, ale widzę, że sobie radzimy z nimi. Okej, okay, trochę do robotów. I wystawmy te dwie dywizje. No i powinniśmy ich steamrollować realnie. Wiecie co, ja sprawdzę, czy nie możemy Puppet Ledger. No i co możemy zrobić? Mamy Puppet Ledger i tyle. Tutaj oczywiście nie możemy nic zrobić, bo musimy mieć oczywiście wystarczającą ilość tego. My mamy 38 dni, więc może jeszcze w trakcie wojny nam tutaj wszystko się pojawi. Tak naprawdę to będzie easy. To sobie weźmiemy to, bo zawsze można sobie zbustować. I mamy do tych. Myślę, że jeżeli coś jest na czerwono, to jest na czerwono z pewnego powodu. A my tutaj dalej kontynuując nasze badania. Sobie zaczniemy badać. No i się udało nam kompletnie ich okrążyć, więc jakbyśmy mogli po prostu ich odciąć, to by było przepiękne. Ale chyba się nam nie uda ich odciąć. Dobra, mamy już ten Wargol, potrzebujemy kolejnego Wargola. Myślę, że część tych wojen szybko pójdzie, ale część nie, bo wiem, że jeżeli ktoś jest w górach, to może być problem z późniejszym ich przejęciem. Tutaj 5000, my 1000, skraciliśmy ten Ejercito Mexicano. No, co są ci? Trochę mi się nie podoba, że wspomagamy ich, ale wiecie, no, teraz pomagamy, niedługo dojdziemy do... Łączymy do ich wojny i tyle, będą nam nawet dziękować. Okej, więc szybko tutaj sobie pozmieniamy. Okej, udało nam się odciąć ich, więc wszyscy szybko do przodu. Potrzebujemy przejąć ich wszystkie punkty zwycięstwa, które są dosłownie mają kilka punktów zwycięstwa. Więc powinniśmy szybko sobie to załatwić. Oczywiście mamy Resistant to Occupation, normalne. Przejęliśmy sobie zapewne masę sprzętu, którego zapewne nie korzystamy, ale masę sprzętu. Przejmujemy mnóstwo robotów. Tutaj mamy niektórego sprzętu, który mamy za dużo. Dobra, chyba nasz robot, który wysłaliśmy... O, akurat to przejął. Dobra, w takim razie bierzemy wszystko. Bum. Wydamy się. I... tak jak mówiłem, wysyłamy z powrotem Cyberbound, tutaj Cyphers. Ci Cyphers to będą najgorsi, bo oni po prostu, ja już widzę, że oni to są taki rodzaj, po prostu oni siedzą tam i nie będą nic zbytnio robić nam. Clampdown Autonomy, bardzo chętnie. I co tutaj mamy? Construction Speed, tutaj mamy jakieś Trade Income. Bardzo chętnie. Możemy coś wykorzystać? Nie, zapomniałem, żeby nie po kolei zrobić. Okej, okay, w takim razie robimy to co wcześniej. Ale tam szybko idzie. Dobra, zajmijcie się tym. Tutaj może być pewien problem. No i niestety
Rio Grande przygrywa, ale my tak naprawdę chcemy ich zaatakować, a ci będą osłabieni podczas tej wojny, więc to jest akurat ten plus. Już to mamy zrobione. Naprawdę możemy zrobić już to. Może to być nawet dobre, jeżeli teraz to zrobimy. Czekajcie, nie. Teraz jak to zrobimy, to będzie głupie, bo my musimy najpierw wypowiedzieć wojnę kilku osobom. Okej. I teraz dajemy. Declare war. Bierzemy. Armia czerwona. O, już mamy power armor jako power armor, to mi się podoba. Okej, tutaj sobie szybko się zajmują tym. Tutaj ten może zdobyć. Lubię właśnie, żeby mieli więcej jednostek. I tutaj poprosimy o pomoc. Uj, wszystko wybadaliśmy. Bogato, nie powiem. Wszystko tylko gospodarki niech robią. Jesteśmy już na tym poziomie niezbyt, ale tutaj możemy porobić. I czy coś z wojskiem? 20 dni. I też 20 dni. 20 tam. Dziękuję. Nie, tutaj wszystko też jest. Doktrynka. Właśnie doktrynkę już ostatnio zrobimy. Nie powiem, taka sobie ta ostatnia. Okej, lepsze roboty. Zastanawiałem się, co one dokładnie robią. Teraz już wiem. Okej, więc się zajmijcie tym. Realnie możemy sobie zamienić ten na jeden HR. I ile? No, potrzebujemy trochę tego. A jeszcze jest nadal ta dywizja, która... Tak, jest nadal ta dywizja. Realnie to miasto i zapewne będzie koniec tej wojny. Tak, to jest chyba ostatnie, już dalej nie mamy technologii. Tutaj część dywizji zostało. Wyłączmy w takim razie i niech ci ćwiczą. A tych... byśmy zaatakowali. I to będzie już trudniejsza wojna. Wyślijcie tutaj samoloty. I mamy tak, jeszcze tych. Tych. I może się uda. Nie chcą? No właśnie. Wygląda dobrze. Chociaż nie wiem. Chodzi o to, że chcę, żeby tutaj jakoś popchnęli to, ale zastanawiam się, czy nam się uda. To nie jest jakiś mega dobry teren dla nas. Ci zostali pokonani. To może być dla nas niedobrze. Ale doktrynka kolejna. No i tutaj wszystko w sumie mamy, więc moglibyśmy robić takie dodatkowe rzeczy. Ej, Cypher sobie poradził. Ale realnie to wystarczy, jak mówiłem, wystarczy, że wyjdziemy tutaj do stolicy i będzie koniec. Tylko że widzę ciągłe wchodzenie. Okej. Czekajcie, stolica 3, to jest wasz kor? Nie. Nie, po prostu postanowili, że bardzo fajnie będzie ustanowienie tego stolicą. To jest ich realna stolica. Możemy zrobić tutaj, wydać trochę hajsu. Czy mam jakiś taki, który daje compliance? Niezbyt. Zapomniałem, że oni w ogóle mogą dyplomacji robić. Czekajcie, to jest jako przyjęte, czy jako skapitulowane? Chyba skapitulowane.
nie są w jakiejś frakcji, ci w sumie możliwe, że są w jakiejś większej frakcji. Ci... No faction, no to nie. Tutaj nie ma żadnej czyśniny, żebyśmy przeszli, więc już jest pewien plus. Okej. Dum, dum, dum. Co tam dalej możemy porobić? To jest, mi się podoba. Jak tutaj wygląda? Tutaj powoli się przebijamy. Tak powiem, mamy te samoloty. Nie mają ich. Jak wygląda z kryptologią? To wyróbcie przeciwko Cypher. Ale jak to wygląda? Nie, tutaj nie mogą jeszcze pokonać tych. A my już prawie wchodzimy do miasta. Okej, koniec. Dobra, w takim razie tak wiemy, że tam mamy tych. Wiecie co? Nie. Może ja wszystko przejmę. Okej. Jak to wygląda z korami? No, z korami aż tak nie jest. To dobrze. Ale realnie chodzi o to, żebyśmy powrócili na tą granicę. Oni chyba nie są w frakcji razem. Chyba. Nie patrzyłem. Nie są, nic nie mają takiego. Bardzo szybko by się przydało tutaj zaatakować ich. Tutaj coś mamy. Dobra, i widzę, że mamy zacofanie, ale tutaj jakieś rzeczy możemy, kiby sobie odkryć. Okej. W ogóle mamy 0 manpower, teraz zauważyłem. Dalej możemy pójść. Pytanie jest takie, czy możemy pójść na kolejny poziom? No w sumie możemy pójść. Chodzi o to, że w tej wojnie zapewne stracimy dosyć dużo manpowera. Bo oni kompletnie, ale kompletnie nie chcą padać. Ja tutaj wysłałem dosyć sporo rzeczy. Jakiś rzecz odbadałem. Wybadałem. Dobra, coś możemy tutaj porobić? Mamy tych. Ja tutaj. O tak, tego mamy. Okej, jak to wygląda? Wygląda to tak, że większość to jest nasza słaba dywizja i ich słabe dywizje. Nasze mocne dywizje prawie nie wchodzą. Nie możemy nic skorować, bo dosłownie nie mamy zbytnio manpowera jakiegokolwiek. Okej, weźmy to. I co tutaj mamy? Tutaj mamy powoli te rzeczy. Myślę, że pustynia będzie najlepsza. Tracimy. No, straciliśmy jeden tysiak do jednego tysiaka. I pokazuje, jakby nie było zasobów, chociaż jest to bardzo możliwe. No nie powiem, tutaj tak naprawdę mamy bitwę o wszystko. Nie ćwiczcie. Może aż Power Armor wejdzie, że to pomoże. Mi tutaj wysłali swój Power Armor.
Aż nam zabrakło parę armora, jak waliliśmy. Wreszcie war propaganda możemy porobić. W ogóle jakby nie działało, że tak powiem. Bo ciągle robimy, a kompletnie nie działa. Au. Minus 5 codziennie? Przecież to... Tak boli. Jak to wyglądają u was dywizje? Macie mało tych dywizji. O, tutaj jakiś musik. Zawsze chętnie. Coś jeszcze? Możemy wysłać tutaj. I chyba więcej już nic nie mamy. Jeden dzień. Dosyć długo. Podoba mi się, jak to zrobiłem. Już od razu było. Okej. To jeszcze trochę potrwa. Dobra, lepszy power armor. Lepszy karabin. Tutaj jakiś podręcznik. My nie jesteśmy w tej walce. Nie powiem. Oni jakoś udaje mi się zbić nasze te, ale wydaje mi się, że to przez to, że one się same niszczą. A jak to wygląda z tym? Brakuje nam robotów. No i tak mielibyśmy ich wystawić. O, tutaj jest dużo tych generałów. Okej, okay, agenta A wyślemy. Agent A. Niech idzie. Niech ci zaczną ćwiczyć. Agent A też niech pójdzie na ten rozkaz. Niech zacznie ćwiczyć. A ci też niech zaczną ćwiczyć, jeżeli trzeba. A, nie trzeba. Okay, tutaj jakieś bonusy. Chyba wszyscy znają ten rozkaz, więc trudno mi powiedzieć, mogę włączyć to. Axe break. To też jest dobre. O, już się nam te roboty zrobiły. My zaczniemy produkować ten rodzaj robotów. Może tak trzy fabryki, a na to niech więcej pójdzie. Bardzo chętnie, przyda się nam jakaś pomoc tutaj. I to też może być pomocne. A my niedługo zaatakujemy, bo my już przecież przeciwko nim. Więc to powinno być trochę powinno nam pomóc. To już nie możemy nic zrobić z tym. Tutaj co mamy? Broń przestarzałą. No, możliwe. Chociaż nie sądzę. Okej, okay. Niedługo się nam wszystko tutaj zrobi po kolei. War support. Nie powiem, war support obecnie to jest po prostu dla nas zbawienie. No enemy cipher. W sumie to chciałbym zrobić, ale teraz raczej się nam nie uda.
się uda nam tutaj przebić. I mamy też 6 dywizji specjalnych. Jest taki minus, że realnie ten z tego frontu poszedł sobie, bo ich żeby pokonać, nie powiem, musi się wydarzyć jakiś cud. Dobra, ale na tym zakończę. Jak sami widzicie, ta wojna nie ma sensu, ponieważ nie uda nam się w ogóle jakkolwiek tutaj cokolwiek zrobić. Więc w następnych odcinkach po prostu zaatakujemy ten Meksyk, bo mamy wystarczająco dużą armię. A tych po prostu wyślemy. O tutaj. Ta muzyka. No i to powinno pomóc nam. Jeżeli chodzi o korowanie state'ów. Jeszcze wreszcie nam się udało jakiś skorować. Okej. Więc był wami trochę. No to cześć.